Siemanko, chłop śpi, a jemu rośnie. A my jedziemy dalej orać. Orki ciąg dalszy. Tylko tyle, że dzisiaj zmieniamy lokalizację. Nie dokańczamy na razie tamtego pola, tych poprzeczniaków. Jedziemy orać inne pole, które mamy bliżej siedziby gospodarstwa. Pole było po gorczycy, też szykowane jest pod buraki cukrowe. Także zobaczymy, czy to będzie nam fajnie szło, czy ta gorczyca się delikatnie przerobiła. Na pewno się przerobiła, co się nie przerobiła. A że przejeżdżamy koło jęczmienia ozimego Galileo, siane 12 września, czy 10? 10 chyba. Zobaczcie, 75 kg na hektar. Wydaje się być gęsty, ale on gęsty nie jest, on jest bardzo ładnie rozkrzewiony. Jeszcze jakoś miesiąc temu, może nawet nie, 3 tygodnie temu był robiony zabieg fungicydowy, żeby to zabezpieczyć, bo było widać już mączniaka. Tak właśnie. No i co? Będzie sobie zimował. W tej chwili mamy 1 stopień na plusie. Rano szybki były poprzymarzane w samochodach. Także robi się chłodniej. Chyba idziemy do zimy. Oby śniegu trochę sypło. Oby. Czekamy na ten śnieg chyba już od 10 lat, taki porządny. I dobra, mamy tutaj to pole. Nie wiem, od której strony zacząć orać. Najlepiej zacząć zawsze od dłuższej strony orać. Ale akurat na tym polu jest planowana inwestycja. Znowu inwestycja gazociągu. Następną rurę będą z gazem ciągnęli. I dobra, wbijamy puk w ziemię i zaczynamy tą akcję. I jedziemy dalej z orką. Bardzo szeroko tutaj ten pas jest wyznaczony, gdzie ma ten gazociąg iść. Hektar pola zabiorą w tym roku. Efekt będzie mizerny na pewno, jak tą ziemię przemieszają. Niby w planach jest zbieranie humusu najpierw, dopiero później tego podglebia. Ale powiem szczerze, średnio to im się udaje. Gdzie te rękawiczki mam, kurde? Trzeba iść troszeczkę puk ustawić. Być może przyda nam się klucz. Tutaj oryginalnie do regulacji tej śruby był taki piękny, wygięty pręcik, który był zabezpieczany tutaj. No ale wiadomo, jak ta śrubeczka troszeczkę dostała piachu, brudu, zaczęło się tym pręcikiem kręcić. Dobrze nie było wyczyszczone, no i ten pręcik się zepsuł. Chciałem oczywiście go kupić, żeby to było w oryginale. No i jak usłyszałem cenę, że kawałek tego druta kosztuje 150 zł netto, no to ja dziękuję. Klucz 45, przepraszam, klucz 46, pasuje, kręcę kluczem. Nie będę dziadom za kawałek pręta płacił 150 zł netto. Przecież to jest zdzierstwo w biały dzień. I tak każda pierdółka kosztuje do takich maszyn. Samemu można taki pręcik wygiąć przecież. Ale nie było zawsze czasu. Także klucz działa. Rozumiem pewne rzeczy jak siłowniki, taki materiał obrotnicy, resor. Są rzeczy, za które trzeba zapłacić. I jest to uzasadnione, dlaczego to tak dużo kosztuje. A w tym przypadku
to mogę powiedzieć, że to nie jest uzasadnione, kawałek pręcika, żeby tyle kosztował 200 zł. Także jedziemy. A przy okazji pręcika to mogę powiedzieć jeszcze, tu jest taka śrubka do odpowietrzania filtru. Zmieniałem raz filtry i po prostu wziąłem śrubokręt, delikatnie dotknąłem i to pękło. Ja nie wiedziałem, że to jest plastikowe. No i co wtedy? Już nie dało się w pole jechać. Musiałem organizować taką śrubkę. Dobrze, że kurbanek w Stargardzie, to chłopaki z serwisu, mieli tam jakieś traktory na placu, to z traktora dali, a śrubkę oczywiście zamówili. 50 zł netto. Także chłop śpi, a jemu rośnie. Także wiecie, nie o to chodzi, żeby marudzić, ale żeby pokazywać, jak jest. Właśnie o to chodzi. Marudzenie nic nam nie da, ale musimy pokazywać, jak jest, dlatego że no pewne rzeczy naprawdę nie powinny tyle kosztować. Nie powinny. Tak, kosztują, bo w większości jest to mnożone razy 4 z haczykiem, czyli kurs euro. No i mogę powiedzieć jedną rzecz. Bardzo fajnie nam ta gorczyca już się rozłożyła. Jednak talerzówka to jest talerzówka, kurczę. Kombajn pojechał gdzieś w okolice Gryfic na żniwa kukurydziane. Pod koniec tygodnia ma się z powrotem zjawić w naszych rejonach. My czekamy na szacowanie strat spowodowanych przez dziczki. No niech tam chłopaki przyjadą, coś poszacują, dlatego że nie są to jakieś małe straty, tam jest dosyć porządnie wygniecione. Także nie można tak tego do końca zostawić. Każdy liczy swoje pieniądze. Także straty są spowodowane przez suszę, straty są spowodowane przez dziki. Straty na pewno też są przez to, że późno podpisaliśmy tą umowę, no ale wiedzieliśmy, na co się piszemy, wiedzieliśmy, że tak może być. Tam była jedna osoba, która jakby nie zgadzała się z tymi przetargami, składała protesty i przez to się tak przeciągało niestety. Nie byłoby źle, jakby jeszcze była w czas woda. A kurczę, pokazywali tylko te deszcze na początku czerwca, jak sialiśmy tą kukurydzę, ale tylko pokazywali, gdzieś te chmury poszły północą kraju, tam Koszalin, Kołobrzeg, Słupsk, w tamtych rejonach popadało dosyć sporo, no u nas też, ale 3 litry. Także na taką suchą ziemię, która była, zresztą widać na filmie z siewu kukurydzy, wiadomo, kukurydza w miarę głęboko jest siana, to zawsze tą wilgoć jakąś złapie i wzejdzie. Ziemia była ciepła, nagrzana, to było fajnie, ale brakowało tej wody. Później ona dosyć długo się też męczyła, no bo jak już zaczęła iść do góry, nie było w dalszym ciągu tej wody. Fajnie, że padało, jak robiła kolbę. Widać, że na kolbach nie ma strat, jeśli chodzi o suszę. No ale nie zrobiła dużych tych kolb. Ta kukurydza, no, jest jak jest. Czerwcowe zasiewy. Koszty nie były jakieś tam mocne ponoszone, dlatego że zdawałem sobie sprawę z tego, że siew był późny. Także nie można było przesadzać z kosztami. Przez te dziki na pewno 6 ton nie będzie. A mogłaby być szósteczka. Z tego co kombajn pokazywał na samym początku, jak wjechał, to 7,5 tony przerób. Także mogłoby się zakręcić koło 6 ton, gdyby nie te dziki, a jeszcze ta wilgotność, to nic nie dojrzewa, nie chce ta wilgotność być mniejsza, chociaż mój wilgotnościomierz pokazuje 30-32,
a w skupie pokazuje 40, 39. Bardzo słabo. A my oramy pomalutku dalej. I omijamy ten gazociąg na środku, który ma powstać. Gaz potrzebny. Będziemy mieli pole przedzielone na pół. Jak dojeżdżać później do tego pola? Bo tutaj ok, fajnie, mamy od drogi. A tu zostanie nam taki trójkąt, może z hektar, może półtora hektara, gdzie z każdej strony mamy ścianę lasu. Jakiś groszek tutaj posiejemy, albo jakiś kawałek zboża jarego, aby było. Nie będziemy tutaj dojeżdżać specjalnie na te półtora hektara na uprawę buraków. Kurde, chyba straciłem węch i smak, bo coś dzisiaj zapachu tej ziemi nie czuję. Pięknie gorczyca się przerobiła. Wysoka była gdzieś, kurde, wysoka była tutaj. Także ładnie się przerobiła i jedziemy z orko. Przy okazji tej orki chciałbym podziękować za te komentarze dotyczące mojego zapytania co do siewu czajkowskim po kukurydzy. No, jest to dla mnie bardzo ważne i widzę, że bardzo dużo osób pisze, żeby orać i nie kombinować z jakimś czajkowskim, bo wiadomo, jak liczymy sobie koszty i wykonamy tylko teraz talerzówkę, a na wiosnę ze wszystkim, z nawożeniem i z siewem buraka bezpośrednio wjedzie nam ta maszyna, która zrobi nam wszystkie zabiegi w jednym, to jak policzymy koszty, to na pewno będzie taniej niż talerzówka, orka, rozsiew nawozów, wymieszanie nawozu z glebą i później bezpośrednio uprawa pod siew. To mamy pięć zabiegów, które musimy wykonać osobno. No, co się wiąże ze spalaniem paliwa, zużyciem materiału i w ogóle, i w ogóle. Dlatego fajnie, dzięki za komentarze, to jest dla mnie bardzo cenne. I co mogę powiedzieć? Takie mam przemyślenia swoje dotyczące... Ale kamień. Takie mam swoje też przemyślenia dotyczące tego siewu bezorkowego buraka cukrowego. Że jak chce się tanio, to będzie drogo. Jak widać, resol w dalszym ciągu jest na klocku podtrzymującym, ale wydaje mi się, że już ten kształt ładny złapał, już nie jest prosty taki jak był. Spróbujemy go troszeczkę podregulować. Może będzie można tego klocka już wyjąć. Tu się resor trzyma, tutaj już coś pękło, tu jak widać dwa pióra dodatkowe wzmacniające też szlak trafił, ale mamy dwa pióra z tego resora, którego zmieniliśmy, to coś tutaj dosztukujemy ładnie i co, spróbujemy to podciągnąć i zobaczymy, czy to będzie chciało tutaj nam pójść. Dobra. Delikatnie poszło, ale klocek niech sobie siedzi. Widzę, że jest w miarę luźny. Nie przeszkadza tutaj w niczym. Niech go jeszcze przytrzymuje. Bo jak w drugą stronę nam się ten resor wygnie, to może nam tutaj pęknąć. Te pierwsze pióro może nam pęcnąć i będzie lipa. Wszystko się trzyma. Dłuta są. O kurde. Trzeba zmienić śrubę na lemieszu. A idziemy po akcesoria. A widzicie, trzeba wyjść i zawsze pooglądać.
Dobra, udało się założyć nowe śruby. Pooglądamy jeszcze, czy na innych nie mamy jakichś braków. Wygląda na to, że nie. Także jedziemy dalej. Jak widzicie, trzeba mieć akcesoria na polu, śruby, nakrętki, bo bez tego ani rusz. Zimno, zimno, bo 5 stopni na plusie. Ale kurczę, ładnie słoneczko świeci. Aby szybko tylko oszacowali te straty w kukurydzy i kończymy temat z kukurydzą jak najszybciej, bym chciał. I co? Patrząc na komentarze i podpowiedzi takie, żeby się nie pierdzielić i normalnie orać jak człowiek, a nie jakieś kombinacje alpejskie. No, kombinacje, nie kombinacje. Niektórzy tak robią, im to pasuje i na tym wychodzą, albo nie wychodzą. Różnie z tym bywa. My sobie ładnie oramy. Ale ładnie, cień daje. Piękna orka. My sobie pomalutku oramy i będziemy orać wszystko. Nie będziemy się chyba czajkować, czy jakby to powiedzieć. Rezygnujemy z tego pomysłu bezorkowej uprawy pod buraki. Także ładnie nam słoneczko świeci i oramy sobie. Orka to jest orka. Ja wam powiem, że tak, no kurczę, chciałem bezorkowo zrobić ten groch. Wehikuł czasu zrobiłem, talerzówkę podłączyłem do tego siewniczka Kongskilde. I nawet fajnie to wyglądało, fajnie to szło, ale zanim groch zaczął wschodzić, to zaczęło wschodzić wszystko inne. Powiem tak, mi bezorkowa uprawa podoba się, ale tylko po burakach cukrowych pod pszenicę i tylko po rzepaku pod jęczmienią zimy. To są dwie uprawy bezorkowe, które mi się bardzo widzą, z których na pewno nie zrezygnuję. Pola po życie, praktycznie po wszystkich żytach zostawiłem stanowisko pod kukurydzę. Była gorczyca z grochem na poplon. Fajnie ten poplon wyglądał, został przytalerzowany. Ja myślę, żeby też tego pola nie orać, tylko pojechać mandamem na zimę, ładnie uprawić. Ewentualnie na wiosnę zrobić tym 6-metrowym agregatem i ładnie posiać kukurydzę. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o kukurydzę, orka jest niepotrzebna. A głęboko jesteśmy w stanie tym mandamem zrobić. Wystarczająco głęboko, bo jeden będzie robił na 50 cm i będzie mu mało, a drugi będzie robił na 25 i będzie wystarczająco. To wszystko zależy od ziemi. Jeśli chodzi o maszyny typu Głębosz, wiadomo, to są maszyny, którymi nie robi się co roku. To jest raz na 5 lat, przerwanie tej warstwy późnej. Jak maszyna jest fajna, to można bezpośrednio jej po niej siać. Także każdy orze jak może. Na zewnątrz chłodno, a nie wiem, czy tu kurde klimy zaraz nie włączę w traktorze. Bo naprawdę przez tą szybę słoneczko teraz daje. Robi się tu ciepło. Ładnie idzie. My do orki na pewno jeszcze będziemy wracać w tym roku. Także my sobie oramy dalej, a wy się trzymajcie. Na raziówka i do następnego. Cześć!